Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie. Nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. 30-lecie pracy artystycznej świętował w miniony piątek sieradzki bard, autor tekstów i kompozytor Piotr Cajder. Podczas koncertu w Teatrze Miejskim w Sieradzu wystąpił z muzykami zespołów, z którymi grał przez ten czas. 20-lecie działalności obchodził z zespołem Zoo Café, z którym występuje do tej pory. Ulica moja jest brudna, nie można robić na niej nic. Od rana krążę po niej cieć, a dzieci płaczą. Ulica miła wcale nie jest miła, ulicą miłą nie chodź. Moja miła, znajdziesz tu tylko pusty gród. Ulica mojej młodości, ulica moich snów. Z piosenkami Piotra Cajdlera wystąpili również Andrzej Wawrzyniak i zespół Niebo nie ze Zduńskiej Woli, zespół Pigułka z Sieradza oraz Justyna Majkowska, niegdyś wokalistka zespołu Ich Troje, która na ten koncert przyjechała z 6-tygodniową córeczką Anielką. Mogłam sobie odmówić, nawet z Anielą. Ja wiedziałam, że już poród blisko, że mówię, Piotrusiu, ja nie wiem, jak to będzie, być może będę musiała z nią być na scenie. No to trudno, to przecież to się ogarnie jakoś. Ale daliśmy radę, Anielcia grzecznie spała, więc cieszę się, że dzisiaj mogłam tutaj być i Piotra pioseneczkę zaśpiewać. Piotr Cajdler, artysta związany z Sieradzem i z Duńską Wolą, zaczynał jako 14-latek z zespołem Juniors. Potem były kolejne zespoły, Folk and Roll, jeszcze jeden i Zoo Café oraz liczne nagrody na festiwalach, m.in. na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Przygotowywaliśmy ten koncert rok. No i udało się, jest fajnie. Jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, bardzo wdzięczny moim znajomym, że przyjechali na mój koncert, że pomogli mi jako muzycy i fajnie. Koncert zatytułowany W drodze, zorganizowany przez telewizję Sieradz Studio Filmowe i Sieradzkie Centrum Kultury, odbył się dzięki wsparciu grupy Tubondzin, firmy Arsen, firmy Ikopal ze Zduńskiej Woli oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągu i Kanalizacji z Zduńskiej Woli, firmie Agrobus Zygier, firmie Treller Granity z Suchoczasów i Browarowi Staropolskiemu ze Zduńskiej Woli. Wsparcia udzielił także Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz prezydenci Sieradza i Zduńskiej Woli. Patrzę przez okno, za oknem świt budzi trawę od rosy mokrą. Błękitne niebo w różne pogodę. Cieszę się bardzo, że ludzie, którzy są rozrzuceni dzisiaj po całym świecie, chcą się razu spotkać się ponownie i powspominać, ale również dać nam, którzy kiedyś mieli okazję doświadczać tego, tą odrobinę wspomnień przy dobrej muzyce. Cieszy to, że dzisiaj stolica tego dwumiasta, jakim jest Duńska Wola i Sieradz, jest właśnie w Sieradzu, ale mam zapewnienie, że ten koncert trafi również do Zduńskiej Woli. Przepiękne wydarzenie. Z koncertu jubileuszowego Piotra Cajdlera i Zoo Café w Sieradzu nagrana została płyta, która ukaże się wiosną przyszłego roku. Drugi jubileuszowy koncert tych wykonawców oraz ich gości zaplanowano 2 stycznia w ratuszu w Zduńskiej Woli.